Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Wiele osób zadaje sobie dzisiaj pytanie, jak w tych czasach nie zwariować. Dzisiaj poszukamy na to pytanie odpowiedzi. Zapraszam. Punkt wyjścia będzie stanowiła dla mnie maksyma filozoficzna, tak zwana brzytwa Okhama. Od razu na wstępie zaznaczam, że ci, którzy myślą, że ta zasada była kiedyś używana przeciwko scholastyce, zasadniczo się mylą, to znaczy była przez niektórych tak używana, natomiast co do swojej zasady jest ona głęboko scholastyczna, głęboko zgodna z myślą świętego Tomasza z Akwinu. Sam Okham nie miał, czyli średniowieczny myśliciel, nie miał z nią wiele wspólnego, to znaczy nie on ją sformułował, natomiast faktycznie używał jej. Jest ona zawarta już u Arystotelesa w jego fizyce. Jest ona obecna jak najbardziej później również w średniowiecznej scholastyce. U świętego Tomasza nigdy jakoś bezpośrednio sformułowana, ale jak najbardziej stanowiąca jedną z podstaw jego myślenia, to znaczy w praktyce nieustannie, niemalże na każdej stronie swojej sumy teologicznej stosuje on właśnie tą zasadę, choć niekoniecznie świadomie, niekoniecznie on jakby ją formułuje. No ale czymże jest ta brzytwa Okhama? Otóż najogólniej można powiedzieć, że brzmi ona: nie należy mnożyć bytów ponad miarę. Można ją zastosować do prawie wszystkich obszarów naszego życia. Można powiedzieć, że jeśli chodzi o taką organizację społeczną, to ta zasada mówi, że wraz ze wzrostem liczby urzędników nie polepsza się organizacja państwa i przez analogię w zasadzie można to odnieść do każdej organizacji. To znaczy nie należy mnożyć bytów ponad miarę, tylko tyle bytów, ile potrzeba, należy powołać do istnienia, aby jakaś instytucja sprawnie funkcjonowała. Oczywiście ta zasada nie jest sformułowana w pierwszej linii właśnie z myślą o jakichś organizacjach. Ona jest w pierwszej linii sformułowana właśnie jako myśl filozoficzna. I tutaj na tym poziomie filozoficznym, czy powiedzmy na poziomie teraz oceny wszystkiego, co się dzieje na świecie, można by ją przeformułować, czy jakby zastosować ją, wypowiadając ją w ten sposób. Aby wyjaśnić jakieś zjawisko, należy wybierać najprostsze, wystarczające rozwiązanie. Najprostsze, wystarczające rozwiązanie. Albo innymi słowy, takie rozwiązanie, najprostsze, wystarczające, powinno mieć priorytet. Powinno być uważane za najbardziej prawdopodobne. Nie jest to od razu dowód prawdziwości jakiegoś twierdzenia, że jest to najprostsze i wystarczające, ale należy je uznawać za najbardziej prawdopodobne, czy za bardziej prawdopodobne niż takie wyjaśnienie, któremu brakuje któregoś z tych elementów. Już wyjaśniam, o co chodzi. Każde wyjaśnienie jakiegoś zjawiska, jakiejś rzeczywistości powinno mieć te dwie cechy. Powinno być jak najprostsze, ale jednocześnie wystarczające. I teraz na przykładach postaram się wyjaśnić, co to konkretnie oznacza. Może zacznijmy od tego, że wyjaśnienie powinno być wystarczające. Cóż to znaczy? Ano, klasycznym przykładem niewystarczającego wyjaśnienia jest to, co serwują nam wielkie media, niezależnie od tego, po której stronie sceny politycznej one stoją. Otóż taka wizja rzeczywistości, w której jakby nic się nie dzieje zakulisowo, taka wizja rzeczywistości, w której wszystko, cała wielka polityka, wszystkie wielkie decyzje odbywają się publicznie. Dokładnie tak, jak to jest widoczne dla wszystkich, tak jak to właśnie media przedstawiają, czyli tutaj mamy taki rząd i taki rząd, tutaj mamy takich, którzy gdzieś tam przeciwko nam spiskują, a tu jeszcze takich, którzy są nam naszymi przyjaciółmi, ci są dobrzy, ci są źli. Prosty obraz rzeczywistości, wszystko to jest publicznie dostępne i po prostu tak jest. Tak to przedstawiają wielkie media i to nie tylko dzisiaj, to nie jest rzecz jakby
współczesna, tylko współczesna, to jest rzecz zupełnie powszechnie stosowana. Jakby masy potrzebują takiego prostego wyjaśnienia świata. Dla rządzących jest to przyjemne i łatwe, gdy da się ludzkie masy tak w prosty sposób intelektualnie spacyfikować, czyli wyjaśnić im właśnie, jak się rzeczywistość ma, jak się rzeczy mają, i nie ma potrzeby już wtedy wchodzić w jakieś szczegóły. Dlatego co do zasady dla rządzących, którzy nie mają chrześcijańskiej antropologii, nie widzą wartości w człowieku, w jego nadprzyrodzonym powołaniu, w jego nieśmiertelnej duszy, tylko postrzegają człowieka jako jednostkę, która służy, ma służyć państwu, jako jednostkę, która ma generować przychody dla państwa. Takie osoby, czy takie rządy zawsze będą łatwo wpadały w taką pokusę, no właśnie, nie dbania o poziom intelektualny społeczeństwa, tylko dbania o to, żeby społeczeństwo było przekonane, że jest tak i tak, proste wyjaśnienie rzeczywistości. Takie wyjaśnienia przeważnie są zupełnie niewystarczające, to znaczy nie odpowiadają one poziomowi skomplikowania tego świata. Wystarczy tutaj popatrzeć odrobinę tylko na historię i od razu zobaczymy, że mnóstwo rzeczy dzieje się zakulisowo, że wielkie rzeczy w polityce muszą dziać się zakulisowo, że jest mnóstwo różnych, zawsze po prostu było mnóstwo różnych grup nacisku, które ze wszystkich stron naciskają na decydentów, i mocniejsze, i słabsze, i z tej strony, i z tamtej, i jest mnóstwo działalności różnego rodzaju służb, która siłą rzeczy jest działaniem, które siłą rzeczy są działaniem tajnym, o którym nie mówi się w telewizji. I historia uczy, że to są rzeczy najważniejsze i dlatego taki prosty przekaz wyjaśniający, że właśnie tu jest tak, ci dobrzy, ci źli i tutaj wszystko wiemy, politycy nam wyjaśniają, taki przekaz jest zdecydowanie niewystarczający. Można podać jednak również przykład z drugiej strony, w jaki sposób takie wyjaśnienie rzeczywistości może nie spełniać tego kryterium, tej wystarczalności, wyczerpującego wyjaśnienia rzeczywistości. Z drugiej strony byłoby to takie wyjaśnienie w zasadzie, o, istnieje jakiś jeden rząd światowy, najlepiej jedna osoba, która wszystkim zarządza po prostu tak, jak na szachownicy, tutaj rozstawia swoje pionki. Wszyscy inni to są właśnie tylko pionki, a tam jest jakiś jeden taki człowiek, który siedząc w swojej mrocznej komnacie przesuwa pionek w tą i w tą i w tą stronę. Znowu, to jest wyjaśnienie niezwykle proste, tak proste, że aż niewystarczające, że zdecydowanie nie oddaje ono wielości i skomplikowania naszej rzeczywistości, wielowątkowości, można by powiedzieć, i zróżnicowania naszej rzeczywistości. Każdy, kto zarządzał kiedykolwiek jakąś najmniejszą grupą osób, wie, że nawet tam to się dzieje zawsze tak, że gdzieś tam dochodzi do jakiegoś załamania, że gdzieś tam dochodzi do jakiegoś konfliktu interesów i nigdy się nie dzieje w ten sposób, że jedna osoba nie jest w stanie tak po prostu zarządzać wszystkim. Tak? To są zawsze gry interesów, nawet gdybyśmy mieli jakąś potężną instytucję, która sprawuje ogromną władzę, to i tak ona będzie poddana różnego rodzaju właśnie naciskom, różnego rodzaju wpływom z różnych stron, interesom swoich podwładnych, interesom różnych innych grup i tak dalej, i tak dalej. Tego się tutaj na ziemi raczej uniknąć nie da, więc to jest również przesadnie proste wyjaśnienie, które należy uznać za niewystarczające. Mogą się również pojawić błędy, braki na poziomie tej prostoty wyjaśnienia. O co chodzi? A więc człowiek, który, aby wyjaśnić jakieś zjawisko, wynajduje właśnie niewyobrażalnie skomplikowane systemy, czy też wynajduje, tworzy byty myślowe, wyjaśnienia, które zupełnie nie mają wystarczającej podstawy, żeby przyjąć je za prawdziwe. O, na przykład tutaj dzieje się źle na świecie, a to na pewno są kosmici, reptylianie, którzy nad nami tutaj władzę sprawują i oni trzymają nas pod butem i dlatego świat wygląda tak, jak wygląda. Z jednej strony to może być zbyt proste rozwiązanie, znowu zbyt proste szukanie zbyt prostego rozwiązania, ale z drugiej strony jednocześnie niewystarczająco
dokumentowane, to znaczy w tym sensie niewystarczająco proste, to znaczy widzimy, prostota polega na tym, że chcemy wszystko zło przypisać właśnie jakiemuś zewnętrznemu, jakiejś zewnętrznej instytucji czy zewnętrznym bytom, z drugiej strony zbyt skomplikowane w tym sensie, że mnoży jakieś byty, dodaje jakiś byt, tutaj właśnie reptylian, którzy spiskują przeciwko ziemianom, wchodzą im i niszczą i prześladują i tak dalej, i tak dalej. Jakby zupełnie bezpodstawnie wytwarzając jakiś tam byt, który nagle właśnie ma nam zaszkodzić. To jest również bardzo poważny problem, czy bardzo poważny brak. Jako taki brak prostoty w wyjaśnianiu rzeczywistości można podać również tych ludzi, którzy popadają w taką pokusę do wyjaśnienia wszystkiego od razu jakimś spiskiem, jakimś wyjątkowo skomplikowanym spiskiem. To znaczy tutaj dochodzi do jakiejś tam decyzji i można ją właśnie w prosty sposób wyjaśnić czyimś interesem, który gdzieś tam zostaje zrealizowany, ale to wyjaśnienie często dla ludzi jest jakby zbyt proste właśnie i uważają, że trzeba to koniecznie wyjaśnić właśnie jakimś tam grupą wpływu, która to zrobiła tak i tak i tak i tutaj właśnie te mroczne interesy i ta jedna osoba, która stoi na czele całego świata, musiała tak ten pionek przesunąć. Przy czym zupełnie wystarczającym wyjaśnieniem w takiej sytuacji może być po prostu, mogą być czyjeś interesy grupy czy jakiejś osoby, która po prostu naciska krótkowzrocznie na jakieś tam rozwiązanie, bo im to przyniesie korzyści, a nie patrząc na to, że dla całego społeczeństwa jest to niezwykle niekorzystne. A więc podsumowując, jak najbardziej warto w takim naszym codziennym rozpoznaniu rzeczywistości stosować tą brzytwę Okama, szukać rozwiązań, które z jednej strony są wystarczające, ale które z drugiej strony są proste, które nie mnożą bytów i wyjaśnień ponad miarę, które przyjmują tylko takie byty, wyjaśnienia, takie rozwiązania, które faktycznie są mocno osadzone w rzeczywistości, co do których faktycznie mamy pewność, że tak właśnie powinno być. Zwracam na to uwagę, że takie mówienie o teoriach spiskowych jest trochę mylące, to znaczy właśnie te wielkie media lubią mówić, że wszystko, o czym my nie mówimy, to są teorie spiskowe. Natomiast bez wątpienia ten punkt widzenia jest zupełnie naiwny i tak jak wspomniałem, jest to prosta metoda do tego, żeby trzymać społeczeństwo w uległości. Także moim zdaniem nie warto nawet za bardzo używać takiego określenia jak teorie spiskowe. Po prostu trzeba zachować zdrowy rozsądek, badać rzeczywistość właśnie zgodnie z tą brzytwą Okama. To znaczy, szukamy wyjaśnień, które są wystarczające, ale jednocześnie proste. Takie, które nie potrzebują właśnie jakichś kosmicznych wyjaśnień, gdzie tutaj i wszędzie doszukują się jakiegoś działania jakichś wielkich, mrocznych sił. Mnóstwo rzeczy to jest działanie po prostu prostych, ale często nieczystych ludzkich interesów. Jednocześnie oczywiście nie należy negować tego, że rzeczywistość jest w duży sposób, a ta polityczna rzeczywistość w duży sposób wyznaczana przez grę ogromnych interesów, ogromnych korporacji międzynarodowych, ogromnych sił służb, tak? To znaczy służb państwowych, które działają wszędzie gdzieś tam podziemnie, które robią swoje, kręcą tam swoje interesy czy działalność, no, różnego rodzaju grup nacisku, które mają swoje interesy, swoje założenia i tak dalej. I bez wątpienia ta rzeczywistość jest rzeczywistością skomplikowaną i należy mieć, mając tego świadomość, należy przyjąć to, pokornie się zgodzić z tym, że nie przejrzymy całej rzeczywistości, że nie dostrzeżemy wszystkiego, każdego elementu, że po prostu nie jesteśmy w stanie dostrzec każdego elementu, który tam jest, dlatego nie szukajmy takich zbyt prostych rozwiązań, że to na pewno tu i z całą pewnością to jest tak i tak. Starajmy się rozpoznać tą rzeczywistość na spokojnie, szukając wystarczających wyjaśnień, ale jednocześnie prostych, osadzonych mocno w rzeczywistości. Jednocześnie, i myślę, że to jest bardzo, bardzo ważny element tego wszystkiego, to jest motyw, który pojawia się w filmie na kanale Wojna Idei, dieta niskoinformacyjna, jeśli dobrze pamiętam. Myślę, że jest to bardzo ważny motyw. Tam jest mowa o tym, że człowiek, który zagubi się w wypatrzeniu na tą wielką politykę, na wszystko to, co się dzieje, szczególnie teraz przy tych ekranach dotykowych, wszędzie, ciągle śledząc, co tam się nie dzieje, taki człowiek bardzo łatwo się złości, przejmuje tym, co się dzieje i nie poświęca się w sposób wystarczający temu, co ma do zrobienia. To jest również bardzo ważny element tego wszystkiego.
ograniczajmy ten dostęp, nie śledźmy nieustannie, co tam się w wielkim świecie nie dzieje. Pamiętajmy, że przede wszystkim mamy się skupić na tym, co jest naszym obowiązkiem, co my mamy do zrobienia. I tutaj, wypełniając dobrze nasze obowiązki, w ten sposób pośrednio mamy szansę wpłynąć również na to, co się dzieje poza naszą strefą wpływów, poza tym, co podlega bezpośrednio nam, bo gdy my wypełniamy dobrze obowiązki, to może przynieść dobre owoce również poza tą naszą strefę bezpośredniego wpływu. Także o to dbajmy. Przede wszystkim pamiętajmy o tym, skupmy się na naszych obowiązkach, na dobrym wypełnianiu naszych obowiązków. Nie przerażajmy się tym, co się dzieje gdzieś tam w wielkim świecie daleko. Róbmy to, co do nas należy. Tutaj spojrzenie katolika powinno zawsze zawierać tą perspektywę nadprzyrodzoną. Życie na ziemi to noc w kiepskiej gospodzie. Nie w sensie, że mamy tutaj zupełnie je lekceważyć, tylko w sensie, że wiemy, gdzie jest nasza ojczyzna. Dlatego to, co się tutaj dzieje, nie powinno nas niepokoić, a powinno raczej nas skłonić do tego, żeby z mocą podchodzić do działania. Właśnie tutaj, w naszym tym zakresie naszych obowiązków. Z mocą podejmujmy te działania, niezależnie od tego, jak, w którą stronę ten świat nie idzie. My mamy do zrobienia, do spełnienia nasze obowiązki, do dania mamy do zrobienia nasze świadectwo. Mamy dać nasze świadectwo, świadectwo prawdzie, z mocą, z miłością, ze sprawiedliwością. Ćwiczmy się w cnotach kardynalnych, wypełniajmy nasze obowiązki, a wszystko, co się dzieje dookoła nas, ta wielka polityka, pamiętajmy, że całkowicie tego nie przejrzymy, jak to dokładnie jest, nie musimy tego przejrzeć. To, co musimy ocenić, starajmy się oceniać właśnie zgodnie z brzytwą Okhama, ale nie siedźmy w tym. Bierzmy się do roboty, do naszych obowiązków. W ten sposób i naszą duszę zbawimy, i innych do zbawienia prowadzić będziemy. I jak najlepiej wpłyniemy na ten nasz świat. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.